takich wyliczanek w Księdze Kronik będzie jeszcze bardzo dużo, także w późniejszych narracjach. Ale taki, że 9 rozdziałów to są rodowody, to jest bez precedensu w zasadzie w całej Biblii. Nie? Rodowody są często w różnych miejscach, ale zawierają się w jednym rozdziale, rzadko chyba więcej. A 9 rozdziałów skupionych, skoncentrowanych w jednym miejscu, to jest no, bez precedensu sytuacja jednorazowa na początku pierwszej Księgi Kronik. Doszliśmy do końcowego fragmentu 8.29 do 9.44 i gdyby użyć terminologii, którą Marek wprowadził, to ten tekst nazwałbym strukturą równoległą, rozdzieloną. Ale te rzeczy równoległe, one są słowo w słowo identyczne. Nie wiem, czy kiedyśkolwiek byście to zauważyli, że fragment 8.29 do 8.40 jest słowo w słowo taki sam, jak 9.35 do 44. No, to jest chyba błąd, dziewiątka ma być, nie? Słowo w słowo. No, proszę zauważyć w swoich Bibliach. Także, że gdybyście sobie tak teraz... A może tylko w mojej tak jest? Nie wiem. No, no zobaczcie. Po prostu słowo w słowo identycznie. Powtórka dwóch takich rodowodów. Zgadza się, czy tylko w mojej Biblii tak jest? No nie mówcie, że tego nie widzicie. Tak jest? Powtórka? Jest powtórka? Jego pierwotnym synem był Abdon, następnymi zaś Sur, Kisz, Baaler. Żeby było łatwiej, zobaczcie, to zostawiłem w tabeli. No, to tak już od razu, no. No. Słowo w słowo? No, ja nie zauważyłem. Jakiś istotnych rozejść. Nawet w jakichś zaimkach, przeimkach, no nie zauważyłem. No. Septuagincie też tak masz? No nie, Septuaginta będzie musiała. Nie, no podobnie. No w każdym razie no chyba się autor po prostu pomylił i skopiował dwa razy to samo, tak niepotrzebnie, nie? Błotkopisty, aha. Albo dał znać, że pomiędzy tym chce po prostu pomóc w granicach, jeśli ktoś się nie pozna na pozostałych granicach. No, w każdym razie no, jest to ciekawe, że rodowód ma powtórkę dokładnie słowo w słowo dwa razy, nie? No, ale ta powtórka czego dotyczy, bo tu jest jakiś człowiek, Abi Gibeon, o którym w zasadzie nic nie wiadomo. No jedynie coś tutaj jest ciekawego, że Milkot był ojcem Szymei, oni również mieszkali w pobliżu swoich krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie. Tu się już pojawia Jerozolima i w kontekście pokolenia Benjamina. No to tak nie do końca, bo Benjaminici mieli tam swoje miejsce nieco na północ od Jerozolimy. Więc to jest już sugestia, że chyba może chodzić o Jerozolimę już tą powygnaniową. Nie? No, natomiast kiedy znowu jest rodowód Saula dwa razy, no ja się zmagałem, powiem wam szczerze, z tą materią. Nie wiem, czy ostatecznie mam jakiś wniosek, który no, będzie słuszny. Nie? Natomiast dwa razy jest rodowód Ner był ojcem Kisza, Kisz Saula, Saul był ojcem Jonatana i od Jonatana idzie dalej rodowód Saula. Myślę, że nie jest przypadkiem, że akurat był wybrany tutaj Jonatan, ten syn Saula, a nie żaden inny. No, jak myślicie, dlaczego akurat Jonatan taki jest ważny dla nas?
kiedy no, za chwilę wkraczamy w historię Dawida. Nie? Jakie były relacje Dawida z Jonatanem, to dokładnie wiemy. I no, jest pokazane, że królestwo Saulowe dobiegło swojego kresu, ale jego potomkowie idą dalej. Królestwo, inaczej, rodowód Saula jest kontynuowany. To, że jest pokolenie Beniamina i to, że chociaż Saul stracił królestwo, to jednak jego rodowód się ciągnie dalej. I jakąś rolę do odegrania, powiedzmy, jego późniejsi potomkowie mają, no myślę, że jest w tym jakiś sens, nie? Patrząc, że są dwa razy powtórzony Saul. To myślę też wprowadzeniem do tego, co jest zaraz w 10 rozdziale, bo 10 rozdział opisuje no, ten ostatni epizod z życia Saula, czyli jego klęskę i śmierć. Ale ważne jest może też co pomiędzy, nie? Bo tu mówię co jest tym fragmentem równoległym. Dwa razy ten Abi, Gibeon i tam krótki rodowód tego człowieka, też najprawdopodobniej z Beniaminitów. No i później potomkowie Nera, Saul, Jonatan i przez Jonatana rodowód gdzieś tam jeszcze daleko, daleko w przód. A pomiędzy mamy repatriantów po niewoli babilońskiej. Repatriantów po niewoli babilońskiej. No i rzeczywiście tych Beniaminitów jest sporo w tym miejscu. I to znowu powiem, że tych Beniaminitów sporo jest też w Ezdrasza i Nehemiasza. Też żeby była no, też ta ciągłość tych ksiąg Kronik i Ezdrasza Nehemiasza, więc ci Beniaminici, którzy zamieszkiwali w Jerozolimie, no, odegrali istotną rolę po niewoli babilońskiej. To jest taka myśl tutaj też zawarta. Ale chciałbym, jeśli chodzi o Beniaminitów, jeszcze troszeczkę pójść wstecz. Pamiętacie, jakie mieli koleje losu Beniaminici? Ja tylko pamiętam sędziów. No właśnie. Coś się wydarzyło w Księdze Sędziów. Ohyda Beniaminicka. Że ich praktycznie przestało istnieć. O mało co. Tak. Zostało dosłownie sztuk 600. Nie? I później z Beniamina powstaje król. Nie? Ciekawe, że pokolenie na wymarciu, pamiętacie, jak zabrakło żon dla tych niektórych Beniaminitów, jak tam pomogli w zdobyciu tych kobiet w ciekawy sposób. Porywali, tak? Porwali sobie kobiety. No, taka też... No, pozwolili, no już nie mścili się za to. No. W każdym razie Beniamin gdzieś prawie, że uśmiercony. Później pojawia się Saul, król z tego właśnie plemienia, więc widać, że mimo, że ich mało było, odrodzili się, nie? Królestwo Saula skończyło tragicznie. Ale pokolenie Beniamina trwało dalej, nie? I po niewoli babilońskiej mieli do odegrania jeszcze ważną rolę, nie? Myślę sobie, że to w tym kierunku mniej więcej idzie myśl, która chce nas umiejscowić już na końcu historii, czyli w czasach Ezdrasza Nehemiasza, nie? Czyli... Przy okazji wychodzi kolejny jakby taki schemat, który przerabia, już mam wrażenie, już który względu i przynajmniej dzisiaj. No, przynajmniej drugi raz da się wysłyszeć, tak? Sąd nad jednym bohaterem, czy tutaj nad pokoleniem, wcale jakby nie przekreśla go całkowicie w następnym roku, tak? Czyli mieliśmy sąd nad Korachem, a potem nagle Samuel i reszta. Taki kompanii. Synowie Samuela, ale już niekoniecznie dalsi jego potomkowie.
tak dalej. Tutaj mamy kolejny raz Beniamin w tym momencie, całe pokolenie. Myślę sobie, że Jabez też się w to wpisuje, nie? Na starcie bez nadzieja, a jednak nie. Idzie w kierunku pozytywnym i otrzymuje to Boże błogosławieństwo. I myślę, że Beniamin jest takim dobrym przykładem. I rzeczywiście zdumiewające jest, że jak będziemy czytać później księgi Ezdrasza, Nechemiasza, to gęsto tych Beniaminitów w różnym kontekście. Więc, no, a do Nowego Testamentu padło. No, widać jeszcze dalej, nie? Także widać, że to pokolenie Beniamina w jakiś sposób istotny wpisało się w cały ten ciąg historii Izraela, mimo że byli właściwie na skraju istnienia. No też myślę, że ten rodowód przez Jonatana pokazany, to też chyba ma jakiś sens, nie? Że to nie są ci synowie, którzy byli, powiedzmy, w duchu Saulowym, nie? Ale Jonatan, ten niezwykły człowiek, przyjaciel Dawida, i jego rodowód jest pokazany, nie? Coś złego w tym historii Saula się skończyło, ale to dobre nasienie jest kontynuowane, nie? Ono idzie dalej, nie? I Bóg jeszcze zechce w ich sposób różny wykorzystać dla swojej chwały. Także to takie jest, myślę, no, tak po omacku szukam, żeby było jasność. Ja nie mówię, że takie widzenie tego fragmentu, tego powtórzenia, no, jest jakieś sensowne. Być może znajdzie się jeszcze inne wytłumaczenie tego powtórzenia, aczkolwiek unikam i przestrzegam przed myśleniem błąd kopisty albo coś takiego. Bo no, tu widać jakiś sens, taką logikę widać, że pomiędzy tymi rodowodami Saula i Jonatana są ci repatrianci. A teraz próbujemy się przyjrzeć jeszcze tym repatriantom, wśród których są Beniaminici, ale istotne dla nas jest też, że są inni. Tutaj ciekawe, że w Jerozolimie zamieszkuje Manases i Efraim. Nie? To taka, widać, że to jest też inna rzeczywistość, nie? Manases, Efraim i Beniamin są w Jerozolimie nagle, nie? No to widać, że to musi być inny czas niż ten z wcześniejszej historii. To rzeczywiście nas zaprowadza do historii powygnaniowej. Tak to nazwałem wręcz. Repatrianci po niewoli babilońskiej. No pisze. Byli oni uprowadzeni do niewoli babilońskiej z powodu swoich występków. I pierwsi mieszkańcy, którzy weszli do swoich posiadłości w miastach, Izraelici, kapłani, lewici, niewolnicy świątynni, Netynejczycy, znowu się tu pojawiają, nie? Którzy odegrali też bardzo ważną rolę. No i w Jerozolimie zamieszkiwali potomkowie Judy, no to nas nie dziwi akurat, ale Beniamina, Efraima, Manassesa, no to już jest taki miks, którego byśmy się nie spodziewali we wcześniejszej historii Izraela. Dobrze, no i tutaj znowu, może istotne dla nas w tym fragmencie, ja to zaznaczyłem w tym tekście, który macie przed sobą, te liczne odniesienia do księgi Ezdrasza i Nechemiasza. To są te miejsca też, które podawałem ostatnio w tej tabeli jako argument, że księgi Ezdrasza i Nechemiasza są integralną częścią dwóch kronik, że te paralele między rodowodami a księgą Ezdrasza i Nechemiasza są dość liczne, nieprzypadkowe. Nie powtarzają się rzeczywiście w tamtym czasie, kiedy jest ten w zasadzie moment historii, w którym księgi kronik Ezdrasza, Nechemiasza są adresowane do Bożego ludu. Nie? Bo to tak trzeba powiedzieć. To jest pewien moment w historii, gdzie te księgi są dane temu ludowi do określonych celów, do określonej nauki, jaką mają z tego wyciągnąć. No i tutaj organizowanie. Organizują się. Nie? Czyli kapłani, którzy są zatrudnieni w obsłudze Domu Bożego. Są lewici, którzy również swoje robią. No i są odźwierni. Nie? Ci odźwierni to... No ja jestem zdumiony. Dla mnie odźwierny to jest... Z mojego punktu widzenia odźwierny to kto to jest? Nie? No, taki boj, tak? Portier. Portier, tak? Nie? Klucznik, nie? A tutaj, nie, to jest niesamowicie ważna rola. Uprzywilejowana rola.
No tutaj to jest wymienione są odźwierni, taka też dygresja jest w 9, 18 wersecie. Jest on nim jeszcze teraz w ramie królewskiej od wschodów. Nie? Czyli znowu to odniesienie do dnia dzisiejszego, coś się dzieje, więc ten czas, kiedy były spisywane te księgi, tu jest też pokazany i to ułatwia w zasadzie czytelnikom zrozumienie, w jakim czasie to było pisane i dla kogo to było pisane. A myślę, że też jest ważne, później jak będziemy jeszcze wracać do takiej całościowej interpretacji tych wszystkich ksiąg i spróbujemy też to zrobić jakieś takie uniwersalne, ponadczasowe przesłanie dla dzisiejszych Bożych Słów, bo nie chciałbym, żeby nasze rozważania zamykały się tylko w historii. No. Znowu z tym odwiernej mamy znowu nawiązanie, przypomnienie o synach Koracha i Kory. No. Więc znowu ten Korach, no, człowiek przegrany, powiedzmy, zbuntował się w tragiczny sposób, ale jego potomkowie pełnili naprawdę niezwykle ważne funkcje. I te psalmy synów Koracha, to musi zastanowić, nie? Że takiego mieli przodka, a tam wylądowali, w takim miejscu, w takiej zaszczytnej pozycji. No i dla nas też istotne, że w Korachitami są Samuel i jego potomkowie. No to też myślę, że nie czytając Ksiąg Kronik, nikt by o tym nie mógł wiedzieć. Nie? Dopiero Księga Kronik odsłania i myślę, że to jest ważny szczegół dla rozumienia pewnej historii. No tutaj jest tak, wydaje mi się, taka wrzutka w tym rodowodzie w 20 wersecie odnośnie Pinchasa. No bo tak w zasadzie zastanawiałem się nad funkcją tego sformułowania. Pinchas, syn Eleazara, był dawniej przełożonym. Jachwa niech będzie z nim. Tak. Mówię, ja się zastanawiam nad tym. Taka wyrzutka jest odnośnie. Nie sądzę, żeby ona była przypadkowa akurat w tym miejscu. Ona niesie w sobie pewne głębsze przesłanie. Nie wiem, czy macie już tak na ad hoc jakieś obserwacje, dlaczego taki fragment przy tych odźwiernych, przy zatrudnionych przy przybytku, no pojawia się Pinchas, syn Eleazara, który dawniej był ich przyłożonym, Jachwę nie będzie z nim. Myślę sobie, że jednym z, na pewno z takich zastosowań to jest, no, że mają jakiegoś takiego ludnego przodka, człowieka, który no, wsławił się. Pamiętacie historię Pinchasa pewnie? To on odrzucił klątwę od Izraela, kiedy Izraelici się sprzeniewierzyli. Tak. Więc no, spoglądanie wstecz takiego przodka, no, myślę, że dla tych, którzy są aktualnie w stanie, kiedy rekonstruują świątynię, służby w tej świątyni, no to myślę, że ma jakiś sens. No, w 22 wersecie też tak wytłuściłem, jak widzicie, co dla mnie jest no, niesamowite, że stałe ich obowiązki ustanowił Dawid i Samuel. Owszem, one są zbieżne z wytycznymi prawa mojżeszowego jeszcze wcześniejszymi, ale tu chodzi o pewne konkrety zmian kapłańskich, zmian lewitów, nie? I w czasach w X, właściwie XI wieku, można powiedzieć, przed naszą erą. I kręci się to w pierwszym wieku naszej ery. I jak czytelnik Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale czyta o Zachariaszu ze zmiany kapłańskiej Abiasza, to jest dygresja w zasadzie do tego, co mamy w Księgach Kronik, co zapoczątkował Dawid. Dla mnie to jest absolutnie rzecz bez precedensu, takie funkcjonowanie pewnych służb w 1000 ponadletniej historii. No i dalej, jak organizowano przechowywanie też i sprzętów, i dziesięcin, które były. Tak a propos jeszcze dziesięcin, no one też później wrócą w tematyce ksiąg Ezdrasza, Nehemiasza. Jeśli pamiętamy, to księgę Malachiasza, ona też o dziesięcinach miała coś do powiedzenia, jako o pewnych zaniedbaniach Izraela. No to też jest z tego okresu. Jak już tu będziemy czytać, jak ci odźwierni pilnowali, liczyli to wszystko, co było używane w służbie Bożej, no to ma jakiś,
jakiś pewien wymiar praktyczny dla tych, którzy to odbierali, to przesłanie w tamtym czasie. Dobrze, to myślę, że na ten końcowy fragment ja już bym tutaj więcej nie zwracał uwagi na żadne szczegóły. Myślę, że warto, zanim przejdziemy jeszcze do Saula, króciutko spojrzeć jeszcze raz na te rodowody. Samego sposobu skomponowania tych ciągu imion, bo tak można powiedzieć, że 9 rozdziałów Księgi Kronik to jest ciąg imion przeplatanych jakimiś tam perełkami, które no, myślę, że w niesamowity sposób uatrakcyjniają czytanie tego tekstu i wzbogacają nas o bardzo cenne szczegóły, których próżno znaleźć gdzie indziej. Patrząc na ogólną konstrukcję tych rodowodów, to widzimy, że pokazany jest początek człowieka, czyli stworzenie Adama i jak szła linia rodowa do Izraela, do 12 synów Jakuba. Później mamy historię, rodowody w Izraelu, ale też w specyficzny sposób podzielone. To nie jest tak, że leciał no, syn Jakuba pierwszy, Ruben i tam Rubenici. Jakiś drugi syn Jakuba i jego następny. Nie, to nie ma takiego porządku. To jest zamysł. Myślę, że teologiczny zamysł autora, żeby te rodowody tak ustawić, a nie inaczej. Nie? Więc obserwator, ktoś, kto czyta dzisiaj tą księgę, no powinien próbować odtworzyć, jaka myśl, jaka idea mogła przyświecać autorowi. No więc jeśli się zaczyna od pokolenia Judy, no to nie jest po kolei. Nie? Po kolei może w randze... Może Juda był tym księciem, Judy mógł być władcą, no to jest na początku. A cała reszta jest później, ale pomiędzy Judejczykami rodowód Dawida, a pomiędzy Izraelitami pozostałymi rodowody kapłańskie, lewickie z ich funkcjami, jakie mają pełnić. I akcent tu, no bo ponieważ lądujemy po niewoli babilońskiej, kiedy ustawiamy na nowo, budujemy od nowa świątynię, ustawiamy funkcjonowanie świątyni, przybytku, organizujemy naród, który po kilkudziesięciu latach no, musiał być znowu skupiony, scalony wokół oddawania czci Bogu. No to funkcje kapłanów i lewiców mają absolutnie znakomite znaczenie i są bezcenne dlatego, by to mogło funkcjonować. Ale oprócz takiego ogólnego zamysłu, ja podczas kiedy rozważaliśmy różne aspekty, to stwierdziłem, że wnikanie w te rodowody ubogaca nas o nawet sposób kształtowania się kanonu Starego Testamentu. Dla mnie z rodowodów jest pewna migawka, która pokazuje, jak kształtował się kanon Starego Testamentu, albo inaczej, jak Bóg użył Ezdrasza do zamknięcia kanonu. I przypomnę tylko, że jak rozważaliśmy rodowody w pewnym momencie, to okazało się, że rodowód z Księgi Pierwszej Kronik jest identyczny jak rodowód z Księgi Rodzaju. Tam wspomina, oto są królowie Edomu, zanim w Izraelu był król. No, doszliśmy do wspólnego wniosku, że teraz nie mógł Mojżesz napisać, bo te idee były zupełnie obce. Ale jeśli napisał Ezdrasz w księdze swojej, no to prawdopodobnie Bóg użył Ezdrasza do końcowego zredagowania Pentateuchu. Dla mnie jest to wniosek, który można wysnuć na podstawie księgi Ezdrasza. A jeśli użył Ezdrasza do końcowej redakcji pięcioksiągu, no to może jeszcze w szerszy sposób użył. Nie? Więc w każdym razie jest to sugestia. Ja przy żadnej z tych kwestii, żeby pojasnić, nie upieram się, nie dogmatyzuję, że tak być to musi, ale no, taka obserwacja jest w tym, że ten Ezdraś odegrał taką istotną rolę. I śledziłem troszkę, jak Izraelici sami, jak postrzegają Ezdrasza. To jest takie zdanie, mówią, że gdyby nie było Mojżesza, to Torę byśmy otrzymali przez Ezdrasza. Ezdrasz
w Izraelu jest bardzo cenioną postacią, nie? Jest taką... I myślę sobie, że Stary Testament jest od Mojżesza do Ezdrasza. I to ma swój taki wymiar i sens, nie? Takich dwóch ludzi miał Bóg do użytku na początku i na końcu kształtowania Starego Testamentu. I mówię pośrednio, w pewien sposób taka myśl da się wyczytać z rodowodów. Właśnie z rodowodów. Ja mówię o tym, żeby pokazać wartość tego nudnego fragmentu w Biblii. Nie? Żeby nie przejść tak sobie obojętnie i przekartkowywać tylko. Ja jestem przekonany, że to, co żeśmy podczas naszych spotkań dwóch na temat rodowodów tak liznęli pewnych wątków, a jestem przekonany, że jak będziemy wchodzić tam piąty, dziesiąty czy setny raz, to dostrzeżemy jeszcze inne rzeczy. Dla mnie Biblia jest czymś tak niezwykłym, że wchodzę w pewne teksty ileś razy i zawsze jestem ubogacony na nowo. Nie znam innego dzieła literackiego gdzieś wokół, które by miało taką samą wartość. A nawet nie ma coś, żeby porównać. Nie? Dla mnie Biblia w takim aspekcie to jest Biblia, później długo, długo nic. Nie? Ale dzieło boskie ja się spodziewam po Bożym dziele, po Bożej inspiracji, bo właśnie takiego oddziaływania. Nie? Na przestrzeni lat coraz nowe inspiracje, coraz nowe rzeczy, które służą, budują i kształtują, wpływają na to, jak żyjemy tu i teraz. To nie jest kwestia, znowu to przypomnę, co mówiłem na początku, to nie jest kwestia jakiegoś teoretyzowania na jakiś temat, czy bujania w obłokach, bo każde dociekanie nad różnymi fragmentami Słowa Bożego kształtuje nas i wpływa na to, jak żyjemy wokół siebie. To ma bardzo praktyczne, bezpośrednie przełożenie. Tu się karmimy jakimiś ideami, a za chwilę wychodzimy na ulicę z zderzeniem z rzeczywistością i jesteśmy lepszymi ludźmi. Krótko mówiąc. To jest tak Biblia nas rzeźni. Tak rzeźni, kształtuje. Nie? Tylko chodzi, żeby się poddać, wejść w to. Nie? Więc to nie są bezowocne, jałowe dociekania, tylko mają naprawdę głębokie przełożenie na praktykę naszego życia. No, inna sprawa to te perełki. No, poznaliśmy dzisiaj, poprzednio też Efratę. Takie trzy kobiety, które tam są w rodowodach, no, bardzo wyakcentowane moim zdaniem. Jest Efrata. Betlejem Efrata, my już mamy to z innych, z Michała 5.1 i z miejsca narodzin Pana Jezusa, nie? Ale wyakcentowane to w rodowodach, nie przypadkiem moim zdaniem, bo to jest miejsce narodzin Mesjasza. W zamyśle Bożym już w rodowodach widać coś takiego. Nie? To jest Bitia, córka Faraona. Niewiele o niej wiemy, ale pobudziło nas to do różnych możliwych teorii, skąd ona się tam wzięła, nie? Co się mogło za tym kryć. A Bitia, córka Faraona, została tu wyakcentowana jako znowu kobieta, poza nie Izraelitka jeszcze, nie? A później mamy to w Ewangelii Mateusza. No, znowu kobiety pogańskie w rodowodzie Pana Jezusa. To też nie sądzę, żeby to był jakikolwiek przypadek, że tak się właśnie dzieje. Nie? No i Sheera, ta wnuczka Efraima, która w takich bolesnych dla Efraima okolicznościach przyszła na świat, można powiedzieć, ale sławiła się jako budowniczy trzech miast. Jakaż to musiała być kobieta? Nie? Jabez to kolejny przykład tej rodzynki, którą tam znajdujemy w rodowodach. Nie znalibyśmy tej postaci, gdybyśmy wnikliwie nie przeczytali tego fragmentu Biblii. Więc ja myślę, dla samego Jabesa warto było poczytać te wszystkie rozdziały. Ale widać, że jest znacznie więcej istotnych rzeczy. Dla mnie też takim odkryciem bardzo ważnym, istotnym był ten rodowód Samuela. Samuela wśród Korachitów i że jego wnuk był psalmistą. I prawdopodobnie wśród ten wnuk, może ktoś jeszcze, jest nazwany psalm synów Koracha. Nie? Czyli no, dla mnie to jest ważne. Dla mnie to było ważne. Kiedykolwiek będę czytał o Samuelu, księgę Samuela, to już te szczegóły będę miał w tyle głowy. Nie? I to pozwoli zupełnie inaczej spojrzeć na ten tekst. Nie? Dlaczego Saulowi nie wolno było ofiarować, a Samuelowi wolno? Nie? Jak był Efraimitą. No właśnie. I tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby chcę pokazać, że chociaż jest to fragment bardzo specyficzny Bożego Słowa. Bardzo
może i trudny, może i nudnawy momentami, ale jednak dla wytrwały czytelnik, ja to podkreślam z naciskiem, wytrwały czytelnik zostaje nagrodzony. Jeśli mogę siebie nazwać wytrwałym czytelnikiem rodowodów, no to mogę też powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że zostałem nagrodzony za takie wnikliwe patrzenie na ten tekst. Nie chcę ci przerywać. Tak mi się przypomniało, ja pamiętam jak kiedyś pierwszy raz w życiu się przedzierałem, to trzecia bodajże Mojżeszowa, to jest niesamowicie szczegółowe opisy wszystkich procedur oraz elementów związanych z przybytkiem, z kultem. Też jeśli chodzi o w cudzysłowie oczywiście nudność, też mi tu przywodzą na myśl, bo tam jest jakby ta strona taka techniczno-materialna opisana, a tu jest taka strona personalna, osobowa. To jest raz, a dwa, jeżeli tam tak wiele uwagi poświęcono zarówno rzeczom głównym, najważniejszym, ołtarzowi, ale też jest szczegółowo, tam wiązadełką, te nici, tam te wiązania, to ile ma być tych palików i tak dalej, to to, co powiedziałeś, to wychwyciłeś właśnie te kobiety, tych nieizraelitów, te takie rodzynki typu Jabez, masę innych postaci, które tak pojawiają się nie wiadomo skąd, potem zaś cisza o nich, że w istocie nie ma, znaczy dla Boga jest ogół, jest szczegół, ale wszystkie są jednakowo ważne. Zarówno rzeczy pierwszorzędne, widoczne na pierwszy rzut oka, na przedzie, ale i też te wszystkie takie postacie pozornie drugoplanowe, ale właśnie nie ma przypadków, nie ma jakby tutaj żadnego jakby... No tak, żeby właśnie, żeby się nie zanudzili na śmierć, to wrzucimy tam Jabeza, nie? Na przykład, nie? Tylko właśnie są bardzo potrzebne te rzeczy, żeby było ważne, że również te szczegółowe, czy te takie pośredniejsze pozornie postacie, jak kobiety, mają swoją istotną rolę, tak? Mm-hmm. Bardzo istotną. Podobnie jakby właśnie ci wszyscy kapłani, to co powiedziałeś, nie? Że gdzieś tam są linie, tak? No. To jeszcze jeden szczegół, który nas pewnie... Troszeczkę historii pokoleń zajordańskich, nie? Które już mówiliśmy, których też specjalnie za dużo w Księgach Królewskich nie ma. Więc widać wartość tego fragmentu Biblii i to, że rzeczywiście ma nam coś do przekazania i ma coś do zrobienia z nami. Nie wiem, jak miesiąc temu mówiłem, że każdy skrawek Bożego Słowa, on ma za zadanie coś w nas ukształtować, coś w nas wypracować. Nie? I myślę, że ten też ma swoją rolę do spełnienia i jak tylko poddamy się temu, to jestem przekonany, że jeszcze raz powtórzę, że będziemy pod wpływem takiej analizy, pod wpływem poddania się Bożemu Słowu po prostu lepsi. Po prostu lepsi. Jeszcze przed przerwą chciałem wrócić do jednego rozdziału, właśnie do tego Saulowego rozdziału. Rozdział 10. No to jest ten moment klęski Saula, śmierci jego synów, wśród nich Jonatan, Abinadab, Mikiszua. No pochwała też jest mieszkańców Jabesz w Gileadzie, bo mamy profanację przez Filistynów ciała Saula i jego synów. Mamy postawę Jabesz w Gileadzie, mieszkańców, którzy no nie dopuścili do takiej profanacji. Nie? Powstali dzielni ludzie, tu mam też podkreślone na czerwono, 12 werset. Zabrawszy zwłoki Saula i zwłoki jego synów, sprowadzili do Jabesz. Pochowali kości ich pod terebintem w Jabesz. Pościli potem przez 7 dni. Tam Jabesz no, miało sporo zawdzięczenia Saulowi. Jak pamiętamy tę historię, to rzeczywiście Saul był takim dla tego miasta dobroczyńcą. On ich wyzwolił, kiedy byli oblegani. Nie? Więc, no, pamiętali mu to. Pamiętali mu to i zareagowali. No, bohatersko, trzeba powiedzieć. Nie? Bo po przegranej bitwie morale przegranego ludu, proszę sobie wyobrazić, jakie mogły być. A oni po prostu no, dostali takiego pozytywnego impulsu i zrobili to.
tak patrząc na ten cały układ, jest dosyć prosty w moim odczuciu. Prosty tekst, który jest taką kaskadą pewną. Najpierw śmierć synów, później profanacja, a na sam koniec akcent. Dlaczego to się wszystko stało? Przyczyna. I tu jest podana w 13 wersecie i 14 przyczyna. Chciałbym te ostatnie parę chwil temu tej przyczynie poświęcić i żeby z tego też wyciągnąć jakąś lekcję. Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił względem Jahwe, przeciw słowu Jahwe, którego nie strzegł. Zasięgał on nawet rady wróżbiarki. A nie radził się Jahwe. On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego. Co byśmy mogli powiedzieć o przyczynach klęski Saula? Jak ona tu jest wyrażona, nie? No i ogólnie to... Czyli wiara połączona z pychą, coś... Pisze, przewinienia, które popełnił względem Jahwe i jego słowa. Ale one jeszcze z czegoś wynikały, z jakich jego wewnętrznych. One się nie wzięły tak sobie z powietrza. Zgadza się. U nas postawa rzeczywiście no, pójścia w swoim kierunku wbrew Bożemu Słowu. No, ale pamiętamy kontekst tej wróżki jeszcze. Nie? Bo tutaj, no czemu tą wróżkę tutaj wspomina akurat, nie? Jako rzecz no, nie do przyjęcia. Jako rzecz wadliwa w całym tym wychowaniu narodu izraelskiego. Bo czyż ma się pytać żywy umarłego? Takie było przesłanie, jasne i wyraźne. No, jeżeli dzisiaj w Polsce mamy 100 tysięcy wróżów i 10 tysięcy firm zajmujących się wróżeniem, no to to jest skala zabłoczenia umysłu, prawda? A wtedy to też ci wróżowie mieli za zadanie po prostu jasną myśl zaciemniać. I tutaj, i chociaż z jednej strony każdy przyzna, że był on bohaterem, bo przecież bohaterską śmiercią zginął, prawda? Nie uciekł on z pola walki. Prawda? Był kimś wielkim, ale jednak nie tak wielkim, jakim należało spodziewać się w stosunku do tych oczekiwań prorockich. No, totalna porażka w tym odwróceniu. I dla mnie jest... No, proszę. Mnie tak zapadła bardzo w pamięć kiedyś, w pewnym, który czytałem, kiedy Saul się dowiedział o tym, że zostanie mu zabrane królestwo. To chyba była ta sytuacja z Samuelem, kiedy na nim no, nie zrobiło tyle wrażenia, znaczy wrażenia, jemu bardziej zależało na tym, żeby w oczach ludu dobrze wypaść, niż to, co rzeczywiście było powodem tego, co się stało. No to jednak wskazywało na to, że on był królem dla ludu, a nie królem z Bożego powołania. Nie? Proszę. Chociaż z drugiej strony, proszę popatrzeć, on był w stanie poświęcić swojego syna tylko dlatego, że trochę miodu zjadł. Prawda? To znaczy, jak rozdarty był to człowiek, prawda? No, tu moglibyśmy rzeczywiście na temat Saula całą mapę psychologiczną gdzieś tam naszkicować tego człowieka, bo to myślę, że mogłoby być bardzo ciekawe, ale to na rozważania na Kingi Samuela bym raczej zostawił. Natomiast ranga tego grzechu, że słowa Jahwe nie strzegł, zasiągł nawet rady u wróżki. Czyli to takie jest podkreślenie tego błędu do kwadratu. Jeszcze tak, porównując Saula i króla Dawida, No Dawid, morderca, cudzołożnik, z punktu widzenia ludzkiego, czego można więcej gorszego się dopuścić. A jednak w oczach Bożych no, sytuacja zupełnie odwrotna, jeżeli chodzi o te dwie osoby.
Tak, Dawidem się będziemy zajmować po przerwie. No ja już mówiłem tym, którzy byli na wstępie, że jestem zaskoczony, powiem, moimi dociekaniami nad Księgą Kronik, miejscem pewnego wydarzenia, którego nie spodziewałbym się w takim miejscu, w jakim zostało postawione. Chodzi o ten grzech Dawida dotyczący policzenia ludu. No ale jednocześnie mam wrażenie, że otworzyły mi się pewne drzwi do rozumienia pewnych kwestii, które są i w Księgach Samuela, i w Księdze Kronik. Ale to już zapowiedź tego, co będzie po przerwie. Także w tej chwili kończymy rozważania na klęsce Saula i wkraczamy w duży obszar Księgi Pierwszej Kronik dotyczący Dawida. Ciągnie się od tego 11 rozdziału aż do końca pierwszej Księgi Kronik. Dobrze, to w takim razie robimy przerwę do godziny 13:30.